Witam serdecznie kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Spotykamy się po tygodniu szóstym, a na starcie tygodnia siódmego rozpoczynamy niemalże już prawie drugą część sezonu jesień 2024. W związku z tym sporo już wiemy, a ile jeszcze jakie rozstrzygnięcia kolejne przed nami, dowiemy się zapewne wkrótce, no ale o tym jak wygląda aktualna sytuacja we wszystkich ligach postaram się opowiedzieć już dzisiaj, no i zaczynamy sobie od najwyższego szczebla rozgrywkowego, którym jest Liga A, no i tutaj liderem tabeli jest drużyna bjd która po pięciu spotkaniach może pochwalić się kompletem punktów, Również w ubiegłym tygodniu odnoszą zwycięstwo, i to bardzo efektowne. Aż 19 do 2 pokonują Złote Chłopaki. Trzeba przyznać, że bardzo dotkliwa jest ta porażka dla Złotych Chłopaków. No w tym sezonie jeszcze nie mieliśmy tak wysokiego lania, jeśli chodzi o rozgrywki w lidze A. No i tutaj BJD potwierdził swoją potwierdził swoją dominację, oni są niewątpliwie liderem tabeli Ligia, no ale po piętach depcze im zespół hurtowni Esco, który w ubiegłym tygodniu nie rozgrywał swojego spotkania, ale też ma komplet zwycięstw, z tym, że po czterech spotkaniach te dwie ekipy nadal pozostają niepokonane, jeśli chodzi o FLSową ową elitę. W czołówce też utrzymuje się zespół Flamingo, który wygrywa czwarte spotkanie w tym sezonie, tym razem po bardzo ciekawym spotkaniu pełnym bramek zespół Mateusza Kozieła pokonuje Dynamo Kraków Pro One Service 10-6, do 6, no i ta czołowa trójka właściwie się nie zmienia. Jeśli chodzi o zespoły, które pukają do tego ścisłego topu, no to mamy tutaj dwie bardzo uznane FLS-owe marki, mianowicie stomatologia Stupka i Asy Gda i TB Edukacji, obie drużyny. Jak jeden mąż wygrały swoje spotkania w ubiegłym tygodniu, ale nie były to łatwe przeprawy. Asygeda i teb edukacji musiały mocno się namęczyć z banerką, i tutaj zwycięstwo 5 do 3 przyszło drużynie Grzegorza Gęgotka, natomiast stomatologia stópka do samego końca musiała drżeć o zwycięstwo. Jest CCKS-em Chłopy. Naprawdę dobra postawa zespołu Tomasza Marczaka. No i niewiele zabrakło, a mielibyśmy tutaj niespodziankę. Ostatecznie jednak faworyt wygrał ten mecz. No i zespół. Stomatologii utrzymuje się w czołówce, odnoszą trzecie zwycięstwo, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Asów GDA i TEP edukacji. W środku tabeli spory ścisk, no i mieliśmy też mecz dwóch Beniaminków. AS Maestro mierzyło się z Dzidą w przód i było to niezwykle wyrównane spotkanie mogliśmy się tego spodziewać, już po niespełna 10, 10 minutach AS Maestro prowadziło 3 do 0, no i zanosiło się na łatwe zwycięstwo, no ale nie było to łatwe zwycięstwo, Dzida Przód wróciła do tego spotkania, złapała nawet kontakt, no ale wyrównać się już im nie udało, no i stało się faktem, to, że pierwszą porażkę dzida w przód w rozgrywkach Ligia poniosła. Do tej pory zanotowali zwycięstwo oraz dwa remisy. No i jest ta pierwsza poważna wpadka Beniaminka, no ale i tak start. Jak na pierwszy sezon w rozgrywkach Ligia. Bardzo udany. Po dwóch porażkach pierwsze zwycięstwo odnosi Cybermachina. Oni bez większych kłopotów ogrywają Kraków Airport 7 do 1. No i dla lotników jest to już trzecia porażka z rzędu, zatem śmiało można tutaj już chyba mówić o malutkim przynajmniej kryzysie. Wierzymy jednak, że Kraków Airport wróci na zwycięską ścieżkę, no bo początek sezonu drużyna Romana Kielina miała naprawdę udany no i, i zapewne. Zapewne uda im się odbudować formę w najbliższym czasie. Tak wyglądały spotkania z ubiegłego tygodnia. Jeśli chodzi o przyszły, a właściwie ten, który rozpoczynamy już dzisiaj, to również będziemy mieli sporo ciekawych spotkań. No, ale chyba to najciekawsze to będzie pojedynek z tomatologii: stópka z hurtownią Escot. Niewątpliwie są to dwie drużyny, które mocno kandydują do walki o medale. Warto też zaznaczyć, że hurtownia tak jak już mówiłem zresztą wciąż jest niepokonana, dlatego też stomatologia ma zadanie bardzo trudne. Zobaczymy też w jakim składzie przystąpią do tego meczu, no bo z CCKS było ich zaledwie sześciu. Tutaj zobaczymy czy stomatologia będzie miała szerszą kadrę, na pewno przeciwnik o wiele trudniejszy niż ten z ubiegłego tygodnia. Będą też ciekawe mecze w środku stawki między innymi dwa pojedynki złotych chłopaków. Oni będą mierzyć się z dwoma benjaminkami w poniedziałek, czyli już dzisiaj w rywalizacji z AS Maestro, a w środę przyjdzie im rywalizować z DC House Solutions. Dla hurtowni jest to niezwykle będzie to pracowity tydzień, dlatego też będą mierzyć się jeszcze w tym tygodniu z Asami GDA, GDA i TEB Edukacji. Dwa trudne spotkania, które wydaje się, że sprawdzą fakt. Czy hurtownia Eskod może się tutaj sensacyjnie wmieszać do walki o mistrzostwo? Na pewno na ten moment śmiało można o tym mówić, no ale ten tydzień będzie takim idealnym sprawdzianem tego, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście są w tak dobrej dyspozycji i będą się liczyć w walce o najwyższe cele. Obaj rywale na pewno bardzo wymagający. Lider tabeli BJM będzie mierzył się z Krakow Airport, no i tutaj zapowiada się kolejne. Zwycięstwo wysokie, no ale lotnicy na pewno postarają się tanio skóry nie sprzedać. Będzie też ciekawe spotkanie banerki z Flamingo ciekawe, no bo będzie to pojedynek dwóch zespołów, które są w górnej części ligowej tabeli, jeśli chodzi o Ligę A. Przechodzimy na drugi szczebel rozgrywkowy. Tutaj dzieje się naprawdę dużo. Co chwilę mamy przetasowania, jeśli chodzi o ścisłą czołówkę, no ale liderem ponownie po krótkiej przerwie ekipa Adgo, która wygrywa zdecydowanie swoje spotkanie z Pershing Popcar Team 10 do 3. Bardzo udany kolejny tydzień dla zespołu Adriana Sikory, oni póki co są jedynym obok Nembudu, który zagrał dopiero trzy spotkania z zespołem, który nie przegrał żadnego meczu. Także zdecydowana na razie zdecydowanie bardzo dobra forma na starcie sezonu, a właściwie już po niemalże połowie tego sezonu. No ale po piętach depczej i między innymi ekipa Amadeusa oni ubiegły tydzień, w ubiegłym tygodniu nie rozgrywali żadnego swojego spotkania rozgrywały za to inne ekipy, które też pukają do, do lidera, między innymi sklep opon.com, który wygrywa 6-4 z krakowską piłką, no i po raz kolejny trzeba powtórzyć, że mocno zawodzi swoją formą krakowska piłka, trzecia porażka z rzędu, no i oni znajdują się w strefie spadkowej. Na pewno jest to spora niespodzianka. Przed sezonem chyba każdy typowałby drużynę Jana Stachury do walki o medale, o awans do FLS-owej elity, no ale Krakowska piłka póki co, tak jak powiedziałem, mocno zawodzi są. W strefie spadkowej, mocno też zawodzi łapanka, która też przegrywa kolejne swoje spotkanie. Tym razem drużyna Emila Hołysa ulega w meczu dwóch drużyn z dołu tabeli ulega śledzikom 3 do 5. No i śledziki odnoszą drugie zwycięstwo z rzędu, co pozwala ekipie Michała Żurowskiego wydostać się ze strefy spadkowej, w której obok krakowskiej piłki i łapanki znajdują się wadowcy. Wadowcy też póki co zdecydowanie pod formą. Czwarta porażka w czwartym swoim spotkaniu sezonu jesiennego. Tym razem drużyna Piotra Chwai ulega zdecydowanie 3 do 10 ekipie. SSC Sharks przynajmniej o małym kryzysie po bardzo udanym starcie sezonu y, możemy już mówić o w ekipie tubylców niespodziewanie drużyna Dominika Filemonowicza przegrywa aż 0 do 7 z Nembudem no i spadli nam y, o kilka pozycji są już y, w środku stawki a wiemy że od początku sezonu zespół tubylców plasował się raczej w czubie tabeli Warto jednak zaznaczyć, że Nembud zaliczył bardzo udany start sezonu. Są co prawda dopiero po trzech spotkaniach, ale udało im się zgromadzić już w nich 7 punktów, dlatego też możemy się spodziewać, że tutaj drużyna Nembudu włączy się do walki o najwyższe cele. Nie wspomniałem tylko o jednym spotkaniu, które jednak nie miało specjalnej historii. Zapowiadało się przynajmniej przed spotkaniem, że będzie to zacięta rywalizacja, ale już na boisku tego. Nie było widać, Socjo Wisła wyraźnie 2 do 10 uległa Kalifornii i oni, podobnie jak tubylcy, zaliczają spory zjazd, jeśli chodzi o pozycję w ligowej tabeli Ligi B. Kolejny tydzień i kolejne spotkania, oczywiście, też będą przed nami w Lidze B, między innymi spotkanie lidera ADGO, które będzie mierzyło się z ostatnim w tabeli Wadowskimi. No tutaj niewątpliwie spotkanie dwóch zespołów, które znajdują się na przeciwnych biegunach ligowej tabeli, więc jej faworyt wyraźny. Wadowcy jednak, o ile w rywalizacji z favorytem faworytem nie będą, o tyle w meczu z Escaro ubezpieczenia muszą postarać się o punkty, jeśli marzą o utrzymaniu na drugim szczeblu rozgrywkowym, bo Escaro jest jednym właśnie z rywali, przynajmniej w tym momencie, jeśli chodzi o ten moment sezonu, jednym z rywali w walce o utrzymanie. Dwukrotnie zobaczymy również ekipę Nembudu, która będzie mierzyła się w meczach z Amadeusem oraz Socio Wisła, no i po tym tygodniu będziemy mogli już y, mówić o tym, czy Nembut będzie walczył o najwyższe cele, póki co y, wiele na to wskazuje. Hmm. W tym tygodniu też będzie ciekawe spotkanie śledzików z C.A. Sharks, obie ekipy w ostatnim czasie i w ogóle w tym sezonie grają w kratkę, ale w ostatnim czasie są nieźle dysponowane, no i zobaczymy jak y, będzie już y, w bezpośrednim spotkaniu tych zespołów. Nie wspomniałem jeszcze o meczu łapanki z Pershingiem. Tutaj dużo będzie na pewno zależeć od tego, czy do dyspozycji kapitana Patryka Wilka będzie Dawid Dziadana no bo można zauważyć tendencję, że gdy Dawid jest dostępny do gry w składzie Pershinga, no to, no to oni raczej wygrywają. Kiedy go nie ma, no to o zwycięstwa na drugim szczeblu trudno. Przechodzimy do stałego punktu naszego magazynu. Plebiscyt na bramkę tygodnia. Nasze propozycje zobaczycie już za chwilę, a głosowanie oczywiście tradycyjnie w naszym tradycyjnym modelu na Facebooku. Tam będziecie mogli zobaczyć i zagłosować na swojego kandydata. I tak wygląda 12 aż naszych propozycji na bramkę ubiegłego tygodnia. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym profilu facebookowym i przechodzę już do Ligi C, gdzie niezwykle ciasno nam się zrobiło w ligowej czołówce. Tutaj e, śmiało e, można zaliczyć za do, przepraszam, do czołówki nawet 7 zespołów. Tutaj różnica między miejscem pierwszym a siódmym to tak naprawdę tylko 4 punkty, no ale. Świeżo upieczonym liderem jest Drużyna Nic się Nie Stało, która w hitowym spotkaniu ubiegłego tygodnia nie dała żadnych szans. Perle Kraków 6 do 0 wygrywa zespół Bertranda Perio, no i oni zmierzają dzielnie ku awansowi na drugi szczebel rozgrywkowy. Warto zaznaczyć, że są jedynym zespołem, który nie zaznał jeszcze goryczy porażki na trzecim szczeblu rozgrywkowym. No i właśnie jeśli chodzi o tą porażkę, to zaliczują, były już lider tabeli. Mowa tutaj o Omedze. Niespodziewanie zespół Roberta Malawskiego przegrywa z niemalipy 2 do 3. No i po czterech zwycięstwach na start sezonu Omega zalicza pierwszą porażkę. Niestety dla nich spadają z pozycji lidera. Skorzystali z tego zawodnicy, nic się nie stało, czego im gratulujemy. A do czołowej trójki wskoczyła również drużyna chłopaków z Baraków. Znakomicie dysponowany jest Benjaminek Ligi C. Zwycięstwo 9 do 2 nad innym Beniaminkiem, a mianowicie nad Silicon Creations, a, <coughs> przepraszam, pozwala im właśnie wejść do czołowej trójki. Naprawdę udana jest ta pierwsza część sezonu dla zespołu Adama Pawłowskiego. W czołówce mamy też drużynę Achti, która po potknięciu z poprzedniego tygodnia wraca na ścieżkę zwycięstw czwarte zwycięstwo w bieżącej kampanii tym razem zespół Dawida Białobrzeskiego pokonuje NZS Uek FC 5 do 1 i tym samym wraca tak jak już wspomniałem do zwycięstw i utrzymuje się w czołowej piątce także na pewno Achti będzie tutaj mocno mieszało w kontekście walki o medale na niższych pozycjach również sporo przetasowań, chociaż w strefie spadkowej nie zmienia się właściwie nic. Nadal mamy tam trzy zespoły, które pozostają bez punktów. Mowa tutaj o Black Hawksach, Silicon Creations oraz UKE się który przełożył swoje spotkanie z ubiegłego tygodnia z czyżynami z powodu problemów kadrowych. No i tru coraz trudniejsza staje się sytuacja tych trzech Benjaminków, bo do bezpiecznej pozycji strata wynosi już sześć punktów, a to dlatego, że nie ma lipy zapunktowało z wyżej notowanym przeciwnikiem, zapunktowało też Piomet, który wygrywa swoje spotkanie z Interem Kraków 7-3 no i kończy serię trzech zwycięstw Interu, dlatego też to zwycięstwo dla Piometu też na pewno niezwykle ważne, no bo ten start sezonu... Co najmniej nieudany, no i teraz Piomet potrzebował tych punktów. Udało się je zdobyć zespołowi Jakuba Winiarskiego. Tak wyglądał ubiegły tydzień. W przyszłym, a właściwie w tym, który rozpoczynamy już dzisiaj, również będziemy mieli ciekawe spotkania, między innymi spotkanie dwóch zespołów, które są w ostatnim czasie w niezłej formie. Mowa tutaj o Ahti oraz nie ma lipy. Te dwie drużyny spotkają się w tym tygodniu ze sobą. Będzie też bardzo ciekawe spotkanie zawsze groźnego NZS-ułek FC, który będzie próbował napsuć krwi drużynie, nic się nie stało. No, ale warto też zaznaczyć, że będziemy mieli mecz dwóch zespołów, które pozostają bez punktów, przynajmniej na ten moment. Mowa tutaj o silicon creations oraz Blackhawks. Zatem ktoś, przynajmniej jeden z zespołów, pierwsze te debiutanckie punkty po awansie na szczebel trzeci zdobędzie. Zobaczymy, do kogo te punkty trafią. Ciekawie też powinno być w rywalizacji Omega z Interem Kraków, chociaż Inter w ostatnim meczu przegrał, podobnie też Omega. Dlatego też będzie to spotkanie, które wyłoni zespół, który na tą zwycięską ścieżkę. Powróci do gry. Po tygodniu przerwy wraca też Albatros, który teoretycznie będzie miał zadanie łatwe, bo będzie mierzył się z UKS-em który utknął nam w strefie spadkowej. W piątek też spotkanie Piometu z bardzo dobrze dysponowaną ekipą chłopaków z baraków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno na tych wyższych szczeblach nieco większe doświadczenie ma Piomet, ale chłopaki z baraków póki co spisują się naprawdę obiecująco, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało w ich wypadku. Przechodzimy do ligi D. Tutaj również za nami kolejne oczywiście spotkania ubiegłego tygodnia. Liderem, lakado samodzielnym już liderem jest zespół Jakuba Dobosza, który pozostał jako jedyny zespół niepokonany jeśli chodzi o tabelę ligi D, dlatego że Pierwszą porażkę w tym sezonie i to od dłuższego już czasu, bodajże 10 spotkań, trwała seria zwycięstw rajskiej szkoły All Stars. No ale ona się zakończyła. Ta drużyna ulega 2 do 3 Borkowi Ewce, który w ostatnim czasie jest w znakomitej dyspozycji. Dwie porażki na inauguracji, a teraz trzy zwycięstwa z rzędu. No i Borek zapukał nam już do ligowej czołówki. Naprawdę bardzo dobra dyspozycja tej ekipy, ale póki co najlepszym zespołem Ligi D jest Lakado, który pokonuje w hitowym spotkaniu ubiegłego tygodnia zespół ACF-u Kraków 4-3, do no po wyniku śmiało można stwierdzić, że było to spotkanie wyrównane no i rzeczywiście tak, było spory udział w zwycięstwie, Lakado miał znakomicie dysponowany golkiper tej ekipy Mateusz Jędrzejas, no i Lakado jest już samodzielnym liderem Tabeli na pozycji drugiej ACF, który pokonali w tygodniu ubiegłym, no ale też ta pozycja ACF-u taka wysoka, no bo mają zdecydowanie najwięcej spotkań rozegranych za sobą, o dwa bądź nawet trzy, jeśli względem innych zespołów z czołówki tabeli. Na miejscu trzecim KS Pauza, która wraca do odnoszenia zwycięstw, było potknięcie, no ale już w tym tygodniu zdecydowana wygrana 6-1 nad rekonwalescentami. Skawina, no i Skawinianie póki co utknęli w strefie spadkowej z zaledwie trzema punktami na koncie. W czołówce też utrzymuje się Kalinex, który jednak nieco niespodziewanie traci punkty w pojedynku z UBS-em Kraków, no ale ten punkt, po, patrząc na przebieg tego spotkania, wydaje się być sprawiedliwy dla jednych i drugich, no bo był to, <coughs> był to wyrównany mecz, no i Kalinex... Mimo że jest wyżej notowany, no to nie zdobył tutaj kompletu punktów. Wygrywa też Jaga Team, która odnosi zwycięstwo 3 do 1 nad starymi wilkami, nad starymi wilkami, którzy zamykają ligową tabelę i jako jedyni. Na czwartym poziomie rozgrywkowym jeszcze nie zdobyli żadnych punktów w tym sezonie. Było też spotkanie dwóch ekip plasujących się w środku stawki, no i też wynik taki, który obrazuje, że te ekipy właśnie są bardzo blisko siebie w tabeli. BKS Team remisuje 2 do 2 z Aptiwem, no i mieliśmy tutaj kolejne wyrównane spotkanie. Generalnie w ubiegłym tygodniu, poza wysoką wygraną pauzy nad rekonwalescentami z kabiną, to we wszystkich meczach. Decydował gol bądź dwa, a w większości nawet gol. Także tutaj wyrównany był ten ubiegły tydzień, jeśli chodzi o spotkania w Lidze D. Co będzie w tym tygodniu? No, lider będzie mierzył się z Jagą Team, a więc zawsze wymagający przeciwnik. Zobaczymy, czy Lakado zdoła kontynuować tą doskonałą pasę, którą rozpoczęli ten sezon. AC w Kraków kontra KS Pauza to zdecydowanie najciekawsze spotkanie tego tygodnia, bo będziemy mieli tutaj pojedynek aktualnie drugiej i trzeciej siły ligowej tabeli. Zapowiada się zatem interesujące widowisko. Wściekłe psy, aktualnie znajdujące się w strefie spadkowej, będą szukały punktów w rywalizacji z BKS Teamem, no i to też będzie ważne spotkanie dla BKS-u, który wygrywając ten mecz oddali się zdecydowanie od strefy spadkowej więc na pewno będzie to istotne spotkanie podobnie też stare wilki będą musiały się spiąć na rywalizację z BTC-hano bo ich pozycja w tabeli robi się coraz trudniejsza zamykają ligową stawkę bez jakiejkolwiek zdobyczy no i muszą zacząć punktować jeśli chcą powalczyć o utrzymanie w lidze D i nie sprawić sobie drugiej części sezonu bardzo kłopotliwej. No ale ciekawie też będzie też na pewno w meczu UBS-u Kraków z Borkiem. Wiemy, że Borek w ostatnim czasie w znakomitej formie, ale też i forma UBS-u wydaje się rosnąć, dlatego że zaczęli dosyć nieudanie od trzech porażek, a w trzech ostatnich meczach już udało im się zgarnąć 7 punktów. To powinno być dobrym prognostykiem i zapowiedzią ciekawego spotkania. Rajska Szkoła All Stars będzie mierzyć się z Aptivem, no i tutaj będzie faworytem. Jeszcze to potknięcie z ubiegłego tygodnia na pewno zadziała na nich mobilizująco. Wiemy o tym, że Rajska Szkoła w każdym właściwie sezonie walczy o najwyższe cele, no i tutaj też możemy się tego spodziewać. Zatem ciekawe również spotkania na czwartym poziomie rozgrywkowym, jeśli chodzi o ten rozpoczynający się dzisiaj tydzień. Co czeka nas, jeśli chodzi o plebiscyt na interwencję tygodnia? Oczywiście głosowanie na Facebooku, a przedpremierowo nasze propozycje, które udało nam się wybrać z meczów ubiegłego tygodnia, 6. I tak wyglądają nasze propozycje, jeśli chodzi o na interwencję tygodnia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. No i przechodzę już na kolejny szczebel rozgrywkowy Liga E. Widzę liderem aktualnie drużyna Gradeway, która wciąż kontynuuje swój znakomity marsz bez porażki, w ogóle bez straty jakichkolwiek punktów, zespół Greatway ma komplet zwycięstw po sześciu spotkaniach, a w ubiegłym tygodniu po zaciętej rywalizacji wygrywa 5 do 4 nad Sushi Show, widać, że forma sushi rośnie, coraz lepiej się spisuje, Benjaminek Ligie i mistrz Ligi F z ubiegłego sezonu, no ale tych punktów zdobywać się nie udaje. Wciąż pozycja w dolnej części tabeli, ale postraszyli na pewno lidera, którym jest debiutant FLS-owy z tego sezonu, drużyna Great Way. Wiceliderem i największym, jednym z największych rywali w kontekście właśnie walki o mistrzostwo jest Olimpiakos, który również wygrywa kolejne swoje spotkanie i to jak wyraźnie 8 do 0 zgramy swoje bez straty gola, Wygrywa zespół Damiana Przywory i zespół Olimpiakosu utrzymuje pozycję wicelidera. Po piętach czołowej dwójce depcze zespół KRK Lions, który również bez porażki, generalnie cała trójka bez porażki, z tym że Olimpiakos i KRK Lions zaliczyli po jednym remisie. No i właśnie ten remis KRK Lions zaliczyła w ubiegłym tygodniu, remisując 6 do 6 z AKS WS. Z innym zespołem, który również plasuje się w górnej części tabeli, no i z pewnością też może liczyć się w walce o medale. Mieliśmy też pojedynek dwóch innych ekip z górnej połówki tabeli CJMU, mierzyło się z Black Decker, Wolni Strzelcy, no i tutaj padł remis 3 do 3, który chyba idealnie obrazuje to spotkanie, bardzo wyrównane, tak jak zresztą miejsca w tabeli obok siebie plasują się te ekipy. No patrząc na czołówkę, no to najwięcej w ubiegłym tygodniu niewątpliwie zyskała czołowa dwójka Grego i Olympiakos, oni zwyciężyli w swoich spotkaniach, z kolei pozostali, pozostałe cztery zespoły remisowały do czołówki powoli puka nam ekipa Hitachi Energy, która zaliczyła drugie zwycięstwo z rzędu, tym razem zespół Marcina Czyżowskiego wygrywa 4-2 z KSM Augustyn, który póki co poniżej oczekiwań wydawałoby się, że Spadkowicz z Wyższej Ligi bardzo doświadczona ekipa od razu nawiąże nam tutaj walkę o, o medale, no ale póki co KS Augustyn poniżej naszych oczekiwań, miejsce w strefie spadkowej, obok Grand Commerce, którzy przegrywają czwarte spotkanie z rzędu, no i ich tym razem przegrywają z młodą ekipą ogniwa Bielany 1 do 4, ale ich sytuacja wciąż nie jest jakaś dramatyczna, no bo, bo do bezpiecznej pozycji tracą zaledwie jeden punkt, więc nie jest to jakiś wielki problem. O wiele trudniejszą sytuację ma Waldek z cegielnia, który do bezpiecznej pozycji traci już tych punktów 6. No a ubiegły tydzień kończą porażką 3 do 5 z FC Turteloną, dla której było to drugie zwycięstwo w ogóle w fls no bo Turtelona to również jeden z zespołów, który debiutuje w tym sezonie w naszych rozgrywkach. Kolejny tydzień, kolejne spotkania, na pewno bardzo ciekawe, między innymi pojedynek dwóch zespołów plasujących się nad strefą spadkową. Mam tu na myśli mecz FC Turtelony z Sushi Show, ale zdecydowanie Najciekawszym meczem będzie spotkanie, które może okazać się być rywalizacją o mistrzostwo, bo do walki staną aktualnie pierwszy i drugi zespół ligowej tabeli. Way będzie mierzył się z Olimpiakosem, dlatego też ten mecz zapowiada się jako gratka, jeśli chodzi o Ligę E. Naprawdę bardzo czekamy na ten mecz, ale ciekawie też powinno być w spotkaniu. AKSWS z Black Decker wolni strzelcy, no bo te ekipy również wygląda na to, że będą walczyć o medale, dlatego też to spotkanie może mieć spore znaczenie, jeśli chodzi o układ ligowej tabeli. Dwukrotnie w tym tygodniu zobaczymy ekipę KRK Lions. No i oni nie Wcale nie muszą mieć łatwo, bo zagrają z Hitachi Energy, którego forma zdecydowanie w ostatnim czasie się poprawiła, a także z FC Turteloną, która pokazała w ubiegłym tygodniu, że potrafi zwyciężać i ten mecz z KRK Lions również może okazać się być ciekawym widowiskiem, a może też zakończyć się dla nich ponownie pozytywnie. Zobaczymy, jak to już będzie wyglądało na boisku. Przechodzimy do ligi F na kolejnym szczeblu rozgrywkowym liderem jest progres Kraków. Ta, ta drużyna po sześciu spotkaniach ma pięć zwycięstw na swoim koncie. Żaden z zespołów w ligi F nie może pochwalić się statusem niepokonanego, dlatego że dotychczasowy lider drużyna Karpat Kraków sensacyjnie uległa w ubiegłym tygodniu okręgowej Radzie Adwokackiej 1 do 0. No i trzeba przyznać, że Okręgowa Rada Adwokacka z każdym meczem się nam rozkręca po takim niezbyt udanym starcie sezonu, teraz pną się w górę tabeli, no i tak naprawdę mają już na swoim koncie 10 punktów, czyli tyle co ekipa znajdująca się na miejscu trzecim, generalnie zespoły od miejsca 3 do 8 mają po 10 punktów dlatego to też pokazuje jak tutaj wyrównana jest rywalizacja no ale ja jeszcze wrócę do czołowej dwójki tak jak wspomniałem Karpaty przegrały swój mecz z kolei Progres zwyciężył 4 do 3 z Heinekenem no nie była to łatwa przeprawa dla Progresu Heineken również w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze no ale udało się odnieść piąte zwycięstwo w tym sezonie no i Progres korzystając z potknięcia Karpat zostaje nowym liderem Ligi F jeśli chodzi o zespoły, które pukają do tej czołowej dwójki, no to tutaj ze zmiennym szczęściem mieliśmy pojedynek dwóch ekip, które właśnie są zamieszane w tą rywalizację. O medale mowa tutaj o Orlim Kle i Kappa Milan. Te zespoły spotkały się ze sobą, no i tutaj padł remis 3 do 3. Niespodziewanie. Po trzech zwycięstwach z rzędu punkty stracił futbola pozycyjny, który przegrał z Geodzikami 1 do 6. Może niespodziewanie to złe słowo, no bo Geodziki mocno w ostatnim czasie się wzmocniły. Z ekipy, która wycofała się niedawno z rozgrywek z korkociągów do do geodzików przyszły dwie, trzy osoby, no i tu od razu zrobiło robotę. Geodziki zaczynają również marsz w górę tabeli, no i wcale nie można ich skreślać w kontekście walki o medale, no bo do trzeciego miejsca tracą tylko jedno oczko. Naprawdę tutaj ta Liga F jest bardzo mocno wyrównana. Warto też wspomnieć o prokocimskiej Tikitace, która również wygrywa kolejne swoje spotkanie, tym razem 5 do zera. Nad pogrążonym w gorszej formie Monchesterem, Zespół Manchesteru po siedmiu spotkaniach ma zero punktów w podobnej sytuacji. Janusze Futbolu, którzy jednak mają za sobą dopiero pięć spotkań, więc nieco lepsza ta sytuacja Januszy. No, ale nie można też tutaj mówić, że. Że jest ona dobra, no bo Janusze na razie również bez punktów. Te dwie ekipy zamykają ligową tabelę. W strefie spadkowej mamy też drużynę FC Farty, która uległa w ubiegłym tygodniu 2 do 7 GKS-owi Morenka. No i Morenka po tych trzech takich średnich spotkaniach, gdy udało im się zdobyć zaledwie jedno oczko, wraca na zwycięską ścieżkę no i utrzymuje się w czołówce to też pokazuje, że tutaj należy walczyć do końca, no bo stawka w Lidze F jest bardzo, bardzo wyrównana. No i zobaczmy, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu, jeśli chodzi właśnie o Ligę F. Prokocimska taka zaprezentuje się nam dwukrotnie z drużynami, które teoretycznie są niżej notowane, ale zawsze groźne, zwłaszcza geodziki, które w ostatnim czasie ich forma rośnie, drugim rywalem Prokocimskiej Tyki Taki będą FC Farty okręgowa rada adwokacka, która w ostatnim czasie bardzo dobrze dysponowana będzie mierzyć się z Januszami w futbolu, więc teoretycznie zadanie proste, ale zobaczymy już jak to będzie wyglądało na boisku, Janusze też zagrają w tym tygodniu z futbolem pozycyjnym, no w obu meczach nie będą faworytem i zobaczymy czy uda im się tutaj sprawić niespodzianki. Geodziki zagrają oprócz meczu z Prokocimską Tiki Taką, zagrają też mecz przyjaźni z Progresem Kraków. Mówię o meczu przyjaźni, bo wiem, że w zespołach są znajomi, te ekipy się lubią, więc na pewno będzie to fajne spotkanie już na boisku. Manchester pierwszych punktów w Lidze F poszuka w rywalizacji z kapo Milan i wcale łatwo o te punkty nie będzie, no bo Kappa Milan walczy o najwyższe cele, jeśli chodzi o Ligę F. Będzie też spotkanie dwóch ekip, które właśnie też są wmieszane w walkę o medale. Tutaj mowa o Orlim, Kle i Heinekenie HGSS. Z kolei wracający na ścieżkę zwycięstw GKS Morenka zmierzy się z Polesiem United który również triumfował w ubiegłym tygodniu. Po meczu bardzo zaciętym 5 do 4 oni pokonali Januszy Futbolu. Dlatego też ten mecz będzie okazją do kontynuowania zwycięskiej serii jednych bądź drugich. No i Liga G, gdzie na czele stawki wciąż Krakowska Piłka B. Oni po pięciu zwycięstwach po pięciu meczach mają pięć zwycięstw i przewodzą pewnie ligowej. Tabeli. Jedynym zespołem, który również nie przegrał jeszcze w tym sezonie, ale zanotował już dwa remisy, jest drużyna Patetic, która w ubiegłym tygodniu w bardzo zaciętym spotkaniu remisuje 4 do 4 z FC Urban, a więc zespołem, który również w ostatnim czasie naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Zaliczyli dwie porażki na początku sezonu, a teraz w czterech ostatnich meczach, aż 10 punktów na koncie drużyny FC Urban. No i oni już dosuszowali do czołówki. W tej czołówce mamy też dwie ekipy, które przegrały swoje spotkania w ubiegłym tygodniu. Najpierw, a przepraszam, Game Swift to przegrał już spotkanie jeszcze w poprzednim tygodniu. Natomiast Ekipa Bagre także one w ubiegłym tygodniu nie grały swoich spotkań. Spojrzałem na zły tydzień, jeśli chodzi o ligową tabelę, no i to też tutaj pokazuje, że krakowska piłka póki co najlepiej dysponowana. Bagre i Game Swift przegrały swoje ostatnie mecze, więc zobaczymy, jak już pójdzie im w nadchodzącym tygodniu. Punkty też straciły. Bezpośrednim swoim pojedynku kolejne ekipy mowa tutaj o Patetic i FC Urban. Dlatego też chyba krakowska piłka B jest największym zwycięzcą ubiegłego tygodnia, bo im udało się pokonać 6 do 5 drużynę Garrison Barber. Drugie zwycięstwo z rzędu odnosi fingoweb.com, który wydostał się z samego dna tabeli. Tym razem fingoweb dosyć niespodziewanie pokonuje naftę Kraków retro, a więc zespół, który wplasuje się wciąż w górnej części tabeli. Natomiast pewna zadyszka złapana. Przez Naftę w czterech ostatnich meczach, aż trzy porażki, dlatego będą na pewno musieli szukać okazji do odbudowania formy. Zwycięstwo też odnosi dosyć niespodziewanie RKS, to nawet nie są oni, również drugie z rzędu. No, sytuacja identyczna jak u Fingo Web. Drugie zwycięstwo z rzędu wydostanie się z samego dna tabeli, ale pokonanie drużyny Electrosmart, która wydaje się być ekipą, która może tutaj jeszcze w tej lidze sporo namieszać. Na pewno bardzo cenne trzy punkty zdobyte przez zespół RKS to nawet nie są oni. No i spora niespodzianka, jeśli chodzi o to. Wygrywa też Casual Kickers i to bez większych problemów aż 7 do 1 nad Black Label. No, i już tylko jeden punkt tracą do swojego przeciwnika z ubiegłego tygodnia. Dlatego też, Casual Kickers również pnie nam się w górę. Tabeli na dole stawki Inglorius Bastards oraz ekipa Kraków Wild Dogs która jako jedyna jeszcze nie ma żadnych punktów w Lidze G. W nadchodzącym tygodniu mamy kolejne spotkania, oczywiście, w Lidze G. No, ale z tych ciekawszych widowisk, no to na pewno będzie nim spotkanie nafty Kraków Retro z Electro Smartem, To dwie ekipy, które plasują się w środku tabeli. Ciekawie też powinno być w piątkowej rywalizacji bagrewce z Garrison Barber. Też dwie ekipy, które śmiało możemy zaliczyć do grona zespołów walczących o najwyższe cele w lidze G. Patetic będzie mierzył się z Inglorious Bastards, więc przynajmniej na papierze będą faworytem. Podobnie też FC Urban powinien mieć łatwe zadanie w rywalizacji z Kraków. Y, dogs. w ogóle dla Inglorious to będzie trudny tydzień, bo oni nie dość, że yy, no bo oni będą mierzyć się z Game Swiftem, który postara się o to, żeby powrócić na zwycięską ścieżkę, no bo przecież ktoś tą krakowską piłkę B straszyć musi. Yy, bo lider zmierzy się w tym tygodniu z finguep.com, który jednak w ostatnim czasie pewien progres zanotował, dlatego też zobaczymy, czy krakowskiej piłce uda się odnieść szóste zwycięstwo w bieżącej kampanii. No i to już wszystko, jeśli chodzi o aktualną sytuację w naszych ligach. Bardzo dziękuję za spędzony czas. No i zapraszamy na boiska, zapraszamy na nasze social media, tam dzieje się naprawdę dużo. No i do zobaczenia i do usłyszenia, zapewne za tydzień. Cześć.